działo, choćby się zawalił świat. Ja już sobota, pojadaj, tak. Skręć w lewo. Winda portu. Ola, widzisz, tak się kończy studia. Ola generalnie nie chce iść na studia. W ogóle. Nie powiedziałam, że w ogóle. Czyli już od wczoraj coś zmieniliśmy. Ale ja nie mówiłam, że w ogóle nie chcę. Ja mówiłam, że w tym roku może nie chcę. Będziemy dzisiaj ratować małą Anię. Nazywam się Grzegorz Janik, jestem ratownikiem medycznym. Czy pani mnie słyszy, a to muszę, tak? Tak, tak. Zaczynamy odciskać kartkę piersiową, sobie kartki piersiowe, obojczyki, łuk i żebrowe. I miejsce. Dolna część mostka. 30. 30 razy. Warto wyprostować sobie łoskie. To ciężkie to. Naciśnij migajek przycisk. A to już możemy, nikt nie dotyka naszego poszkodowanego. Naciśnij migajek przycisk. Możemy wrząc załadowanie. Wstrząs 1 zrealizowany. Wezwij pomoc. No nie wiem, czy się polubiłem, bo się trochę tego boję, ale... Co zrobić, jak pada? O kurde, wale! Gangsta. Można w książce przeczytać o tym, że proch pachnie, a odrzut broni jest. To jest piękny zapach. Tak? A dzisiaj mogliście zobaczyć, że faktycznie to tak działa, tak? Mogliśmy to przeczytać. Mieliśmy dwóch kandydatów na studentów. Który z nich by dzisiejsze zajęcia zaliczył? Oboje. Powiedzmy, że jest to podłoże, na którym zostawiono ślady linii papilarnej. Można przyłożyć samą rękę. To jest pędzel magnetyczny. Magnes po prostu o specjalnej konstrukcji ułatwiającej pracę. Wow. I tak właśnie wygląda proces ujawnienia śladów linii papilarnych. Jest już grubo po północy. Ola poznała kolejne specjalności, które można studiować. Mam nadzieję, że zainteresowało ją to. Działo się bardzo dużo. To wszystko, mam nadzieję, pozwoli Oli znaleźć swoje miejsce. Trzeci dzień dzisiaj, co przed nami? Przed nami dzisiaj wizyta w stadninie koni. Ola już jest wycieszona? Nie lubię bardzo koni. Dlaczego? Bo śmierdzą. Do tego wszystkiego dzień skończymy spotkaniem z brazylijskim jiu-jitsu. Dzień dobry. Dzień dobry. Marek Nus, bardzo mi miło. Ola, Ola się boi koni, tak w ogóle. Nie boję się, tego już nie lubię. O, jeszcze lepiej. O, zgraliśmy się z... Cześć, Karol. Z koszulami się zgraliśmy. Cześć, cześć, Marek. Witam, hej. Hej. Super. A ty widzę już tutaj na popas. Zatrzymałeś się. To co, jakiś vlog kulturalny? Co tu się dzieje? Tak, tak. Tak. Dla siebie? Wjazna w USB. A, wesoko. No idziemy na te konie tam pogłaskać czy coś. Ja głaskać. Nawet... Znaczy, no wsiądę. To się nazywa czyszczenie konia. Ja pracuję w wyższej szkole bankowej, to też mam uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazdy konna, więc jeżeli chcesz, możemy zrobić jazdę. Ja w życiu, ja się boję koni. Strasznie, naprawdę. Dobrze, super, dwie osoby, które się boją koni. Ona bliżej. Zobacz, Karolek ogarnia.
Na to prawo jazdy nie jest potrzebne. Ale a tak na miasto ty nie wyjedziesz. Wyjedzie. Koniem? No jasne. Nie, no tak bez miasta, a co stanie ci koń na światłach na przykład? Jest ryzyko zawsze, o. Ja chyba nie wsiadam. Pierwszy raz kanał. No i jak? Kozak. Kalina, masz niezłą zajawkę, widzę. Oprócz koni masz niezłą zajawkę. Co to jest? Zarażona brazylijskim jiu-jitsu. A kto się zarażał? Leszek. Cześć, Leszek Jarkowski, Forza Brava. Przytulamy się mocno. Wojtek. Też Forza Brava. Nawet właśnie te konie okazały się dla mnie lepsze niż takie bicie się. Kalina, to nie jest bicie się. Myśmy się nie bili absolutnie, no, nie, myśmy dobrze. Się tylko przytulali. Żyjesz?